Cześć, ja nazywam się Artur i witam Was w kolejnym odcinku Kobi News na oficjalnym kanale Kobi w serwisie YouTube. Jak w każdy poniedziałek około godziny 20 zaprezentuję Wam skrót najważniejszych wiadomości i ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Kobi. Buduj historię. Klocek po klocku. Do sprzedaży w serii Armed Forces trafił zestaw z numerem katalogowym 5838, czyli amerykański samolot transportowy Lockheed C-130J Super Hercules. Lockheed C-130 Hercules to amerykański czterosilnikowy wojskowy samolot transportowy o napędzie turbośmigłowym. Wydany na licencji Lockheed Martin, model został zaprojektowany w skali 1:61 przy wykorzystaniu 641 elementów i ma aż 70,5 cm rozpiętości skrzydeł. Model oferuje wiele ruchomych elementów, takich jak obracające się śmigła, ruchome lotki skrzydeł, otwierana klapa czy koła z gumowymi oponami. Zapewniony został dostęp do kabiny pilotów, zawierającej fotele i sprzęt komputerowy. Dostępna jest również przestrzeń ładunkowa. Za sprawą trwałych nadruków odwzorowane zostały detale samolotu, opracowanego w barwach USA. Do zestawu zostały dołączone figurki pilotów, które można umieścić w kokpicie. W komplecie znajduje się tabliczka z nazwą modelu. Zestaw uzupełnia kolekcję statków powietrznych wydawanych w ramach serii Armed Forces, przeznaczonych dla pasjonatów historii, techniki wojskowej oraz entuzjastów najwyższej jakości modelarstwa klockowego. Pod koniec maja na rynku zadebiutuje nasz nowy zestaw 6248, czyli czteroosiowa niemiecka platforma kolejowa przeznaczona do przewozu pojazdów i ładunków o masie do 50 ton. Oprócz ruchomych wózków i atrakcyjnych trwałych nadruków, z pewnością atrakcyjnym dodatkiem do tego modelu, wydanego w skali 1:35, jest figurka niemieckiego strażnika kolejowego z miniaturową lampą. Ten wagon można oczywiście dołączyć do lokomotywy z kolekcji kolejowej od Kobi. Do sprzedaży wkrótce trafi model z numerem katalogowym 2576, czyli Sturmgeschütz 4, czyli Stuk 4. To niemiecki niszczyciel czołgów opracowany w czasie II wojny światowej na bazie czołgu podstawowego Panzer IV. Charakteryzował się stosunkowo niską sylwetką oraz bardzo dobrą skutecznością na polu walki. Bardzo podobny do bliźniaczej konstrukcji Stuk 3, opartej na podwoziu czołgu Panzer III. Nie należy jednak mylić tych pojazdów. Klockowy model został przystosowany do skali 1:28 i zawiera opracowany na bazie starannie dobranych klocków imponujący wzór kamuflażu. Model zawiera również elementy wnętrza oraz klockową atrapę silnika. W maju zadebiutują nowe licencyjne zestawy z numerem katalogowym 5842 z serii Alpha Jet. Alpha Jet to samolot szkolny przeznaczony do szkolenia zaawansowanego oraz lekki samolot szturmowy. Powstał we współpracy niemiecko-francuskiej. Samolot wszedł do służby w latach 70. XX wieku i do dzisiaj znajduje się w eksploatacji. Klockowy model został opracowany na licencji francuskiego producenta samolotów wojskowych i uzupełnia kolekcję samolotów Armed Forces wydawanych w skali 1:48. Model zawiera nadruki oraz wyjątkowo naklejki, w tym malowanie skrzydeł i lotek. W zestawie znajdują się uproszczone figurki pilotów, które można umieścić w otwieranej kabinie. W komplecie znajduje się klockowa podstawka ekspozycyjna oraz tabliczką z nazwą modelu. 5841 to zestaw odwzorujący samolot zespołu akrobacyjnego francuskich sił powietrznych, którego historia sięga 1946 roku. Piloci wchodzący w skład tego elitarnego zespołu latają na samolotach Alpha Jet. Klockowy model w charakterystycznych barwach zespołu akrobacyjnego został opracowany w skali 1:48 na licencji. Model zawiera liczne nadruki oraz opcjonalne naklejki umożliwiające zmianę numeracji samolotu. W zestawie znajdują się uproszczone figurki pilotów, które można umieścić w otwieranej kabinie. W komplecie znajduje się klockowa podstawka ekspozycyjna oraz tabliczka z nazwą modelu i emblematem zespołu akrobacyjnego. Pierwszy Modlin pod Warszawą w sobotę 3 i niedzielę 4 czerwca odbędzie się oficjalny zlot fanów klocków konstrukcyjnych Kobi, połączony z 36. urodzinami naszej firmy. Już teraz warto zarezerwować sobie czas i wziąć udział w tym wydarzeniu. Główne atrakcje odbędą się 4 czerwca w niedzielę. W naszym firmowym sklepie Kobi Hobby Center w Warszawie oprócz masy wyjątkowych promocji wystartowała pierwsza oficjalna liga dla pasjonatów historycznej gry bitewnej od Kobi. Pojawiła się tam także ogromna diorama zimowa. Jeśli chcecie poznać zasady tej gry, szczegółowe informacje i poradniki wkrótce znajdziecie na naszym kanale YouTube oraz na naszych mediach społecznościowych. Powstaną także nowe stoły do gry, które będą odwzorowywały inne fronty II wojny światowej. To wszystkie informacje na dziś.
Zapraszamy Was do uważnego śledzenia naszych mediów społecznościowych, a w szczególności strony w serwisie Facebook, Instagram i kanału TikTok. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału na YouTube i kliknięcie w ikonę kciuka. Zapraszam do odwiedzenia naszej oficjalnej grupy dyskusyjnej KobiFans w serwisie Facebook. To idealne miejsce, gdzie można znaleźć masę ciekawostek oraz możesz porozmawiać z innymi fanami Kobi i skontaktować się z pracownikami naszej firmy. Mam nadzieję, że nowy sposób prezentowania Kobi News Wam się podoba. Napiszcie Wasze komentarze i opinie pod tym filmem. Są dla nas naprawdę bardzo ważne. Do zobaczenia w najbliższy poniedziałek około godziny 20. I pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.